Radio M 107 i 6 FM. Rozmowa poranka. 8:12 na zegarze, a w naszym studiu gość, regionalny rzecznik ZUS w województwie śląskim, pani Beata Kopczyńska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. ZUS to oczywiście Zakład Ubezpieczeń Społecznych. No i chyba też oczywiście porozmawiamy o tych zasiłkach dodatkowych, wszystkich wypłatach, które realizujecie w związku z pandemią. Zaczęło się gdzieś tam w marcu, kwietniu. Proszę powiedzieć przede wszystkim, czy takiej skali się spodziewaliście wniosków i wypłat, jakie ostatecznie realizujecie, a jakie są, to zaraz zapytam. Chyba nikt się nie spodziewał, po pierwsze, takiej skali i takiej ilości pracy. Muszę dodać, że wygląda to tak, że jeżeli średnio dziennie na biurko trafiało 100 spraw do jednej osoby, to teraz ponad 1000 takich spraw ma do obrobienia taki pracownik ZUS. A dodam tylko, że tak jak inni pracownicy zakładu, tak i u nas są zwolnienia chorobowe, czy też korzystanie z zasiłków opiekuńczych. Więc tych osób pracujących w ZUS-ie jest troszeczkę mniej niż zazwyczaj. Więc skala tych spraw, które musieliśmy rozpatrzyć, które w dalszym ciągu rozpatrujemy, jest faktycznie ogromna, ale mamy nadzieję, że klienci są zadowoleni, bo wypłaty idą, można powiedzieć, cały czas na bieżąco, bo zdajemy sobie sprawę, że osoby, które oczekują na tą pomoc, no to są osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji. A początki były trudne? Początki były o tyle trudne, że wiele osób, które składało wnioski, popełniało błędy w tych wnioskach. Właśnie pytam o to też dlatego, że wiemy, że firmy, przedsiębiorcy korzystający też z innej pomocy państwowej narzekali. Część nie dostała pomocy. Pewnie trzeba by rozpatrywać każdy przypadek, dlaczego. Część narzekała na pewne kłopoty także z samym systemem. To chyba nie dotyczy spraw ZUS-owskich, ale pytanie, czy w ZUS-ie też podobnie początki były pod tym względem trudne? No rzeczywiście zdarzały się sytuacje, kiedy były przerwy, chociażby tutaj w obsłudze platformy usług elektronicznych, ale to na bieżąco poprawialiśmy i uruchamialiśmy. Natomiast błędy wynikały z tego, że te wnioski były nowe. Potrzebne były informacje, które przedsiębiorcy musieli zdobyć czy wypełnić na szybko. Czasami też zdarzały się takie błędy prozaiczne, jak pomyłkowe numery rachunków bankowych, czy dane osobowe, czy nawet adresy, czy nieaktualne adresy. Jeżeli był jakiś błąd w takim wniosku, to my każdy taki wniosek musimy rozpatrzyć, a jeżeli on jest błędnie, to musimy skontaktować się z tym klientem. Więc dla nas to wydłużało pracę, ale to też wydłużało ten czas oczekiwania i trochę frustrację naszych klientów, bo jeżeli ktoś czeka na pomoc już natychmiast, a jej nie otrzymuje i później trzeba do ZUS-u na nowo zwracać się z kolejnym wnioskiem czy z poprawą, no to rzeczywiście może to powodować, że jesteśmy trochę niezadowoleni i ta pomoc jest oczekiwana pomoc trwa trochę dłużej niż byśmy się spodziewali. Też wiemy, że te wypłaty odbywały się niemal natychmiast tam, gdzie mogły się odbyć, więc za chwilę zapytam o to, czy one będą teraz weryfikowane, ale najpierw może o liczbach parę słów powiedzmy, bo to zawsze robi wrażenie. Wiem, że na początku lipca były też takie informacje, że ponad 480 milionów złotych w ramach samego postojowego w województwie śląskim zostało wypłacone, że 10 milionów w ramach dodatku solidarnościowego. No jeszcze mamy zwolnienie ze składek ZUS, jeszcze zasiłek opiekuńczy. Jak duże to są kwoty w sumie? To są już kwoty, które idą w miliardach złotych. Tak, może zacznę od uprawnień, które się skończyły dla przedsiębiorców, czyli zwolnienia ze składek. Tutaj ze zwolnień ze składek skorzystało ogromna rzesza przedsiębiorców, ponad 256 tysięcy, a zwolnienie ze składek to kwota 1 400 000 000 zł. Ja dodam tylko, że zwolnienie ze składek to jest takie umorzenie składek, które przedsiębiorca musiał płacić, ale one są finansowane z budżetu państwa, czyli to nie jest okres, który nie będzie się kiedyś zaliczał do emerytury czy renty. Więc taki bardzo bezpieczny i dobry czas też dla pracowników i samozatrudnionych. To 1 400 000 000. Kolejne świadczenia, które wypłacaliśmy, tym razem dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą, dla osób pracujących na umowach zleceniu, umowach o dzieło, to świadczenie postojowe. I tutaj do bodajże 13 lipca wypłaciliśmy tych świadczeń postojowych. Ponad 256 tysięcy takich wypłat zrealizowaliśmy na kwotę 500 000 000 zł. Czyli już mamy prawie 2 miliardy złotych.
kwoty, które otrzymali mieszkańcy naszego województwa. No i od 25 czerwca wypłacamy dodatek solidarnościowy. Ten dodatek solidarnościowy jest wypłacany osobom, które były zatrudnione, ale pracodawca po 15 marca rozwiązał z nimi umowę o pracę w związku z sytuacją, jaka panowała w firmie z powodu epidemii koronawirusa, albo ta osoba miała podpisaną umowę na czas określony, umowa się zakończyła, no i w związku z tym, że była trudna sytuacja w firmie, nie została zawarta nowa umowa. I tutaj takich wypłat, dodatków solidarnościowych mieliśmy ponad 12,5 tysiąca na 16 milionów 200 tysięcy złotych. Także całkiem sporo. No i teraz proszę powiedzieć, co dalej, bo wiemy, że wnioski były składane, na przykład patrząc z perspektywy pracownika, który musiał zostać z dzieckiem w domu, no to składał oświadczenie w firmie, że idzie na ten zasiłek, firma wypłacała, ZUS przekazywał firmie pieniądze za tego pracownika. No tylko, że tutaj jest jakieś pole zawsze do nadużyć albo błędów. Niektórzy mówią, podejrzewając, że było ich sporo, że ZUS się nie martwi, że wypłacił dużo pieniędzy, bo wszystkie odzyska. Oczywiście to przesada, ale różnie może być. Co teraz się będzie działo? Będzie weryfikacja? Ja może tylko uzupełnię, że tak, dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest jeszcze przyznany do 26 lipca, także rzeczywiście pracownicy i osoby prowadzące działalność gospodarczą dalej mogą skorzystać z tego zasiłku. Natomiast tak, no, my cały czas stoimy na straży pieniędzy publicznych i epidemia nie zwalnia nas z tego, żeby pilnować, czy te wypłaty były realizowane zgodnie z potrzebą, czy ktoś nie oszukiwał przy tym, więc rzeczywiście będziemy weryfikować te wypłaty, ale te wnioski już były na początku, jeśli chodzi o zwolnienie ze składek, czy wypłatę postojowego, były tak skonstruowane, że raczej trudno było tak perfidnie oszukać nas, wszystkich klientów, którzy składamy się przecież na ten Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego... A co może być nie tak w tych wnioskach, że może się okazać, że firma, bo to firm, rozumiem, dotyczy, będzie musiała zwrócić pieniądze. No może okazać się tak, że firma podała niewłaściwe dane, jeśli chodzi o czy spadek tutaj przychodów za dany okres. Więc tutaj, jeżeli jest taka sytuacja, to na pewno to będziemy weryfikować wspólnie z Krajową Administracją Skarbową, bo przecież tam trafiają też takie informacje. No, firma mogła podać niewłaściwą liczbę pracowników, ale to też jest u nas weryfikowane, bo przy zwolnieniach ze składek dodam, że całkowite zwolnienie ze składek dotyczyło firm, które zatrudniały na umowę o pracę, czy zgłosiły do ubezpieczeń społecznych maksymalnie do 9 osób. Więc jeżeli tutaj ktoś podał mniejszą liczbę niż miał zatrudnioną i uzyskał 100% zwolnienia ze składek, no to też jest to oszustwem. Natomiast myślę, że to już było weryfikowane na etapie wniosku. A pracownicy, którzy to często kobiety, którzy zostawali w domu z dzieckiem, wiadomo, powodem, przyczyną takiego pozostania bywało zamknięcie przedszkola czy szkoły. Tutaj też się można spodziewać, że były nadużycia albo nieprawidłowości. Wiem, że teraz trudno o tym powiedzieć, ale może być tak, że ktoś poszedł na zasiłek, a tak naprawdę miał opiekę do dziecka albo dorabiał sobie. Takie rzeczy są do zweryfikowania i będą weryfikowane? To tak jak przy zwykłym zasiłku chorobowym czy zasiłku opiekuńczym, tak, takie rzeczy czasami nawet w systemie nam wyjdą. Ale będziecie sprawdzać wszystkie przedszkola, kiedy otwarte, zamknięte, tak? Nie, bo od któregoś momentu już była taka informacja, że z zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać rodzice dzieci do 8 roku życia albo starszych dzieci, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. Nawet w sytuacji, gdy dana placówka jest otwarta, ale to był wybór rodzica, że nie chce posłać tego dziecka z obawy przed jakąś chorobą, zakażeniem. Więc tutaj nie będziemy sprawdzać, czy przedszkole, żłobek, szkoła była zamknięta czy otwarta. Natomiast raczej będziemy weryfikować, czy nie było innego opiekuna, który mógł się zająć dzieckiem, bo przypomnę, że babci, z tego... Babci, dziadka? A jest to do sprawdzenia? Może raczej męża, bo zdarzały się sytuacje, że na zasiłek opiekuńczy, ten dodatkowy, z tego zasiłku chciała skorzystać osoba, która pracowała, natomiast ojciec czy matka dziecka była osobą bezrobotną, więc akurat w tym momencie mogła zająć się tym dzieckiem. Więc takie sytuacje. Będą kary za to?
no, kara polega na tym, że trzeba zwrócić po prostu te pieniądze, które się nienależnie pobrało. Z odsetkami? Z odsetkami. I to będzie robić firma? Czy firma jest niewinna pewnie w takim przypadku, która pośredniczyła w tym, prawda? Tu się składało oświadczenie do firmy, trafiało do ZUS-u. Kto będzie najbardziej cierpiał z tego powodu? Wypłatą zasiłków, dodatkowych zasiłków opiekuńczych i zasiłków chorobowych są jakby dwa rodzaje, bo firma, która zatrudnia powyżej 20 osób, to ona jest płatnikiem tych świadczeń i ona ma też prawo kontroli i weryfikacji. Natomiast mniejsze firmy, tutaj te zasiłki wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych i wtedy my kontrolujemy i sprawdzamy. To na koniec powiedzmy jeszcze o emeryturach, bo takie ciekawe informacje od Państwa dostaliśmy, jakie są najwyższe, najniższe emerytury w Polsce, takie jednostkowe. I to, no, te najwyższe robią wrażenie, najniższe zresztą też. To prawda. Jeśli chodzi o województwo śląskie, to najwyższa emerytura to prawie 17 tysięcy złotych. Otrzymuje ją mężczyzna z oddziału ZUS z Chorzowa, klient tego oddziału. Żeby dostać taką emeryturę, to właściwie trzeba trochę lat przepracować, co najmniej 50, jak nie więcej, bo przeważnie te osoby, które mają wysokie emerytury, to mają nawet 50-55 lat pracy. W znacznie późniejszym wieku niż powszechny wiek emerytalny przejść na tą emeryturę. No i nie ma co ukrywać, trzeba mieć też wysokie składki, czyli mieć wysokie zarobki, od których odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne. Czyli 50 lat być dyrektorem. 50 lat być dyrektorem, czy tak, to można tak powiedzieć. Co jest jeszcze ważne przy tych wysokich emeryturach, że właściwie każdy z nas może sobie taką, może nie taką wysoką emeryturę wypracować, ale może ma wpływ na wysokość tej emerytury, bo im później przejdziemy na emeryturę niż powszechny wiek emerytalny, czyli kobieta pójdzie na emeryturę nie w wieku 60 lat, ale 61, a mężczyzna nie 65, a 66 lat, to każdy ten rok pracy i odejścia później na emeryturę podwyższa nam świadczenie o 80%. Czyli jeżeli ktoś, komuś wychodzi emerytura w wieku powszechnym 62 200, to o te 8-10% to już będzie miał za rok 2400 czy 2500. Więc jeżeli mamy ochotę pracować, możemy pracować, to ja zachęcam emerytów, żeby opóźniali ten moment przejścia na emeryturę, bo wtedy świadczenie będzie wyższe. Te 17 tysięcy, o których pani mówiła, emerytura najwyższa w województwie śląskim, to i tak nie jest najwyższa w Polsce, bo bywają powyżej 20. Ale najniższe też robią wrażenie, bo to są jakieś groszowe sprawy. To prawda. Najniższe emerytury to czasami kilka groszy. U nas na Śląsku najniższa emerytura to 5 groszy. O ile dobrze pamiętam, otrzymuje ją pani, która przepracowała kilkanaście dni w całym swoim życiu. No i pomimo tego, że ta emerytura jest tak bardzo niska, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany do wypłacania tej emerytury co miesiąc i wypłacamy to świadczenie oczywiście, ale najniższa emerytura w ogóle w Polsce to 2 grosze, więc rzeczywiście zawrotna kwota i też musimy wypłacać taką emeryturę miesięcznie. Chociaż obsługa pewnie tej emerytury droższa niż sama emerytura. No niestety tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik ZUS w województwie śląskim. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Rozmowa poranka. Radio M 107,6 FM.